Dzień dobry wieczór. Toys for Big Boys. Co to jest? Caterpillar DCP-20. Tak, ja filmy nagrywam. Takie coś. Dzisiaj myślę, że 9-10 godzin. Rany boskie. Ja miałem na wozidło iść. No ale tym nigdy nie jeździliśmy. Proszę, sprzęty dostaliśmy. Teraz tak, no tu się zapala, trzeba patrzeć, żeby było na luzie. Pojedyncze, podwójne wibracje, czyli pojedyncze tylko na przód, podwójne wibracje. Co tu jeszcze używam? Kurde, nic, zapalanie, klakson nie działa. Do przodu, do tyłu, włączanie wibracji. Już pokazuję. Właśnie my się zatankowali. Tak, i nie da rady zapalić, bo trzeba jakoś coś tutaj z drążkiem chyba. Co to się tam tak tucze? Tu jest jeszcze gaz. Nam. Przestało piszczeć, włączamy wibracje. Nie na rady jednocześnie nagrywać i jechać. Sorry. Takie życie. No ale musicie wiedzieć, że to się jeździ do tyłu. Tu wyłącza wibracje i tyle. Na wibracjach jeździmy. To jest nasza ekipa. To zagęszczamy. Tam też nasza koparka. I to zagęszczamy. I sobie tu tak jeździmy. Do tyłu, do przodu, do tyłu, do przodu. Dobra, zakładam słuchawki, okulary i jeździmy. Ma pierwszeństwo, ja czy krówki? A tutaj dom budują modułowy. Będziemy to obserwowali. Ci przyjechali, rozkładają rusztowania. Ciekawe, czy w tydzień się wyrobią. A my to teraz będziemy łopatami przerzucali.
do modułowy. Z prefabrykatów? Z czego to jest? Nie wiem. W jeden dzień postawili rusztowanie, w drugi dzień postawili dół i jakieś tam jeszcze pierdoły i chyba boki. Trzeci dzień idzie im teraz. No kurde, myślę, że jest dużo, jakby nie padało, nie? Bo tam na horyzoncie jakieś takie chmurki. Jakby nie padało, to kurde, dzisiaj mogą skończyć. Tu wam chciałem pokazać bałwanka. Tu jakieś malowidła. A najlepsze myślę, że jest tutaj. Teraz mamy istoty wody, dostępne już na Disney Plus. Mamy awatara. Wczoraj byliśmy gdzie indziej. No ale tak jak mówiłem, dom stoi. Trzeci dzień dzisiaj robią. Dzisiaj myślę czwarty. W pierwszy dzień rozkładali rusztowania, czyli jakby dom, to dopiero trzeci dom robią dzień. Ten zostało im co? Dach w zasadzie tylko zrobić. Taka technologia, 4000 zł za metr kwadrat, stan surowy, a stan deweloperski 6000 zł za metr kwadrat. A my tu na wysypie jesteśmy, zobaczyć ile mamy materiału. Wodę mamy dobrą, mama i ja. Kolejna wanna kamienia, tego grubszego. Taki odcinek wczoraj zrobiliśmy. I to jest w zasadzie większe pół wanny. Całość. Strusia tu mamy. Jaka akcja. Struś. To będzie dobre, to co nagram. Patrz, to trzeba być dobrym po prostu. O. O. I pierścień. Sięgamy pierścień, żeby o pierścień obniżyć. Dobre, nie? Za pierwszym razem mi się spodobało, dlatego stwierdziłem, że nagram. I zamykamy sobie studzienkę, żeby nie za dużo kamienia po prostu dawać, żeby po prostu ludzie mogli korzystać, przyjeżdżać. Tym razem taką techniką.
tyle. Widzę, że majstry to są nie wyjdą, bo jak... Codziennie tak jest, no. Nie da rady w tym roku skończyć. Takie coś tu mamy. Co to jest w ogóle? No, nie wiem. No wiem, LH800 Dynopak. Włączymy, jak tutaj zapalamy, tutaj dajemy obroty i tym joystickiem sterujemy. Ale powiem szczerze, że pierwsze chwile ja i zagęszczarka, no to na walcu się tak nie upociłem, albo jakby w wozidle były szyby zamknięte. Się bardziej upociłem tym joystickiem niż walcem albo wozidłem. Powiem wam szczerze, że na walcu to jest gorąco. Teraz siedzimy w koparce. W koparce jest zimno. Nie wiem, jak to wam tłumaczyć. To jest dobre, to wam dogram. Jak jest w takich maszynach, jest żółw i królik, to też jest ślimak. Czyli bardzo wolno. Awaryjny mamy tutaj. O kurde, co to jest w ogóle? To nie wiemy. No, drugi joystick, ten joystick. Ale przycisków to rany boskie. Tu jest jeden joystick w joysticku. Nie wiem, co to jest, tak się rusza po prostu to. Dobra, nie ruszajmy, bo będzie potem na nas, żeśmy popsuli. No fajnie siedzi w tej kopareczce, tak wygodnie. Jeden podłokietnik, drugi podłokietnik. Fajnie. No ale chyba bym nie mógł. Następnym razem, jak będziemy na budowie, to poprosimy o przeszkolenie i trochę się pobawimy może koparką. Ciekawe, w jakim stanie zamówił sobie inwestor tego, ten domek. Natomiast z tego, co widzę, impreza tam jest, taką ma małą, nie, ale tankę, tylko taki, no coś, nieważne. Ale tutaj widzimy wiechę, czyli koniec. Ciekawe, czy ktoś dachówkę będzie inny krył, czy jak to to jest rozwiązane. Natomiast stoi domek. 3 dni. Jeden dzień to było postawienie rusztowania. To sobie wyobraźcie, jaka technologia. Dzisiaj taki krótki film z wozidła. Z tego względu, że nie mam czasu na nic. To są ogólnie 73 metry kwadratowe. Mam dość. Nie miałem czasu nawet. Nie miałem siły wczoraj. Wczoraj tego posprzątać. Szlifierek, zagęszczarki, kosa, wszystko wyjebane. Bo po prostu nie miałem siły. 73 metry kwadratowe. Film oczywiście z tego tworzę, jak to robiłem, ale nie polecam nikomu. Bardzo ciężka praca. Nie miałem wam dzisiaj co puścić, to puściłem wam po prostu film z wozidła, już się chyba powtarzam. Największa płytka ma 60 na 46 cm gruba. Nie wiem, ile to waży, ale dużo. Dzisiaj w zasadzie nie wstaję z łóżka ze względu na ból pleców. Firmy mamy, to jest dobre hasło. Żona zaraz będzie to zamiatała. Ja położyłem, ona ma zamulić i zamulić, czyli razem z wodą fugi ponapychać i pozamiatać. I mamy koniec tarasu. Koniec tarasu, jeszcze tutaj z boku musimy zrobić. Dobra, jestem tak zmęczony, tak wykończony ogólnie jestem, że nie wiem, co gadam. Dlatego zachęcam do subskrybowania kanału, a link do kalkulatora mobi.pl z cashbackiem 150 zł będzie w opisie pod filmem. Siema, na razie, pozdro.